I już jesteśmy ponownie, 12.25 wybiła, jesteśmy ponownie na letalnicy w Planicy. Od Rymu zaczynamy. Proszę Państwa, sytuacja po pierwszej serii, no powiedzmy sobie tak. Nie oszukujmy się, że te zawody nas porywają, bo nas porywać na pewno nie porywają. Oglądaliśmy już tu lepsze rywalizacje na Planicy. Ale cóż, mamy Janusza Wietrzybalkora na miejscu drugim, mamy Mikołaja Jarosława na miejscu piątym. Polacy walczą o podium i chwała im wielka za to. Mamy wielką szansę na to, że będziemy mieli pierwsze zwycięstwo Koreańczyka w pucharze Mediamond. I to byłaby fajna sprawa. No i cóż. Niespodzianka to na pewno jaka debilak, 14 miejsce dopiero. Upadek, no pechowo, ale cóż zrobić, no czasami jakieś tam przypadkowe sytuacje zmieniają absolutnie układ sił. I tak też było tutaj w tym momencie. Sawyer Lokero, rozpoczynam serię drugą. Lokero poniżej oczekiwań ten skok zdecydowanie. Potem będzie referendalny, ważny dla niego skok, no bo on się jeszcze musi bronić tutaj przed spadkiem. Jest Lokero, on rozpocznie drugą serię i zdając Lokero, to albo sobie odpuści, albo zaraz odpali nieprawdopodobną odległość. No, jakbym zgadł, Lokero sobie odpuścił. Albo po prostu mu nie wyszło. 138 metrów, pierwszy skok fatalny, drugi skok jeszcze słabszy. No i cóż, zobaczmy jeszcze raz, jak Lokero się kompromitował po raz drugi. I dzisiaj ma już wolne, bo Włochów nie ma w drużynówce. Przypominam, wszystkich o 15 zapraszamy. Wszystkich o 15 zapraszamy tutaj na relację z zawodów drużynowych. Ostatni zawody drużynowej, wielka rywalizacja słoweńsko-duńsko-fińska o zwycięstwo w Mediamondzie drużynowym. Mam nadzieję, że wszyscy panowie będziecie. Zachęcamy was serdecznie. Podczas tych zawodów będzie oczywiście również Apoloniusz Kot. Apoloniusz Kot, który tamte zbiera informacje spod skoczni. Jak to wygląda, wszystko tutaj nas poinformuje o ciekawostkach sprzed tego spod skoczni nas poinformuje, co się działo. Wczoraj ta impreza była zawodników. Ale teraz referendalny, poczekajmy, bo ważna próba. Gdzie on dofrunie? Referendalny złapał powietrze. Czy doleci gdzieś daleko? Referendalny jest! Będzie dobry! No udało mu się skoczyć daleko i jest zadowolony z siebie. Na pewno pójdzie do góry Ondrej Referendalny. 193 metry. Ja tak czułem, że on na tej planicy jakiś skok mu się uda. I na szczęście jest to skok, który udał mu się w konkursie. 193 metry. Dobry skok referendalnego. Oczywiście on też... No oczywiście Jamajka będzie, Artur, jak najbardziej. Jamajczycy zapowiadają pobicie rekordu Jamajki. No, brawo referendalne. Jamajka oczywiście w niezmienny skład. Alex Uncle Window, Senior, George, Fakol. Powiedziałem wszystkich. Alex Uncle Window, Senior, George Fakol. I kto? I zapomniałem. Julbrenner oczywiście, Julbrenner. Tymczasem brawa Ondrej referendalny. Pierwsze miejsce, 318,2. Oczywiście to nie jest nota wymarzona. No ale teraz będzie odliczał, ile punktów sobie odrobi. Czy wygra z Rajci Garwinim? Chyba nie. Nie, złapał wysokość Rajci Garwini. I dobrze skoczył. Chyba 200 metrów nie było. 194,5, ale znacznie dalej niż w serii pierwszej. I może być z siebie Rajci Garwini w drugiej serii. No umiarkowanie zadowolony, też za wcześnie trafił. Co do reklamy tej Pueblo. No miało... Obyś tutaj zakazane reklamowanie tych wyrobów tytoniowych, alkoholowych, ale jednak no pieniądze tutaj grały sporą rolę i no wiadomo, każdy sponsor jest dobry, każdy pieniądz jest dobry, a więc jednak zmieniono tę decyzję i reklamować się mogą wszystkie firmy. No różne już dziwne firmy się reklamowały tutaj, nie tylko. Osoby się przecież reklamowały, no, Conchita Wurst na przykład podczas zawodów Bishop's Copa tam się reklamowała. To taka reklama konkursu Eurowizji, który już w maju startuje. Tymczasem Adam Bykmaszer. Wielkie problemy w locie w serii pierwszej. Miejmy nadzieję, że teraz będzie znacznie lepiej. Oj, trochę problemów. Adam musi ustabilizować lot. No i teraz go ustabilizował.
ale skok rewelacyjny nie jest. Nie jest to dobra próba Polaka znowu. 191,5 metra. Putinow. O, już jest transmisja. Wszyscy tutaj piszą, że jest transmisja. Może odśwież Twitch. Odśwież Twitch. Adam Bykmaszer wychodzi na prowadzenie. 191,5 metra. 343,4, czyli o 1,5 punktu jest Bykmaszer przed Reitzigerwin. Teraz Niko Polichronidis. No, bardzo dobry sezon tego Greka. Naprawdę bardzo ładnie się zaprezentował reprezentant Ellady. No i zobaczymy teraz, czy trafi dobrze. Oj, dobrze, teraz wysoko leci Polichronidis. No i 200 będzie. Dobry skok Niko Polichronidisa. 194,5 metra. Jest ładny skok reprezentanta Grecji. No, świetna próba, brawo. Ten Grek naprawdę tutaj ma ten potencjał do skakania. No i może być z siebie zadowolony, zobaczmy. Ładnie to wszystko wyglądało. No nie na tyle, żeby slow motion planica dostać, bo to już naprawdę wyjątkowe skoki dostają. Ale ten skok jest naprawdę dobry. No i brawo, Niko. A więc jak na razie, proszę Państwa, no nikt, nikogo nie udało się wyprzedzić referendaznemu. Tylko Lokero za nim jest, tak jak było. No bo tak, 318,2. A pozostali po 340 co najmniej noty. A więc chyba no ktoś musi się wybitnie ośmieszyć, żeby referendalny z nim wygrał. Jack Schlu. No i tutaj ładnie skoczył w treningach. Dobrze trafił Jack Schlu. Będzie daleko. Będzie daleko. Tak, to jest daleko, bardzo daleko. Piękny skok oddaje Jack Schlu. 218,5 i nowy rekord życiowy reprezentanta Stanów Zjednoczonych. Wielkie brawa, znakomity skok. Znakomita próba. No tak, Amerykanin powinien skoczyć już w pierwszym skoku, ale który to już raz, kiedy Jack Schlu w pierwszej serii skacze świetnie, a w drugiej, odwrotnie, w pierwszej skacze fatalnie, a w drugiej naprawia sprawę. No i proszę bardzo. I oto Jack Schlu, no troszeczkę widzimy te ręce niestabilnie, ale nam troszeczkę uciekało, ale korygował ten lot. Bardzo ładnie Amerykanin. Jutro zobaczymy go po raz ostatni w tym sezonie, oczywiście Amerykanów w drużynówce nie ma, ale są plany, żeby wystartować latem. Tam skład, no następujący skład prawdopodobny, tak wstępnie słyszeliśmy, że może tam skakać oprócz Jacka Schlu, który jest pewniakiem, może jeszcze skakać Dick Cam, James Fluczysko oraz Wincy Anisenta. To jest ta czwórka. Wincy Anisenta już skakał wcześniej na Diamondzie. Jak nie Wincy Anisenta, to no, przebąkuje się też, że może to być Tyson Ryan Cosmonaut, ale no, ten zawodnik tutaj spuścił raz już tutaj Amerykanów z tego Mediamondu, więc wątpię, żeby wzięli go po raz drugi. Tak więc no, albo Anisenta, albo Cam, albo Fluczysko i Schlu, to byłaby ta czwórka. No i Abdul Bin Salih Al Saud. On umie skoczyć na mucie, on musi tylko złapać tutaj powietrze. I trzymajmy kciuki za tego Abdula, no nie ma jakichś wybornych warunków, no ale musi sobie walczyć o punkty, żeby się utrzymać. Ale nie będzie to dobrze, chociaż teraz złapał powietrze, ma noszenie Abdul Bin Salih Al Saud. No, tuż przed punktem. No i widzimy identyczny skok, 180,5 metra, 341,2 i to jest piąte miejsce w tym momencie. Niestety Abdul Bin Salih Al Saud. Geshok Szerak, ciekawostka Putinow, Geshok Szerak skak jest bardzo popularny w swoim kraju i on, powiem Ci szczerze, ostatnio brał udział w azerskiej edycji Tańca z Gwiazdami, a więc może nie jest gwiazdą skoków, ale zajął drugie miejsce w tym Tańcu z Gwiazdami. Mogę się, ze względu na swoją orientację zostało tam na niego wiele głosów oddane. Noty po 19, Abdul Bin Salih Al Saud, no to jest doprawny skok, ale w tym momencie jest piąte miejsce, jest tylko przed referendalnym i Lokero, Reitzigerwin, Bykmaszer, Polichronidis i Schlu są przed nim.
a więc prawdopodobnie 3 punkty zdobędzie Abdul bin Salih Al Saud, 2 zdobędzie Ondrej Referendalny i wszystko będzie się tutaj rozstrzygać podczas zawodów ostatnich. Jak to wygląda w tym momencie, jeżeli chodzi o klasyfikację, już Państwu mówię, jak sprawa wygląda, więc tak, no w tym momencie, jeżeli zdobyłby 3 punkty w tym konkursie reprezentant Arabii Saudyjskiej, no to miałby wtedy punktów 15, a więc straci do Bolesława Lisowskiego jeden punkcik, jak jeżeli by zdobył punktów 5 dzisiaj, no to wtedy wyprzedza Lisowskiego i ma jeden punkt straty do Kima Hono. Bo w tym, natomiast referendalny ma punktów 12 i traci do Lisowskiego 4. No zobaczymy, ciekawie to wygląda na ten moment. Abdul bin Salih Al Saud jeden punkt straty do Lisowskiego, więc Lisowski drży, Lisowski tam siedzi i drży. Thomas Morey normalnie skacze, pojawia się tam podczas parów kontynentalnych w pisie. Pewnie będzie skakał latem, znając z Moraja. Taki to on już tutaj jest. Teraz Juho Kutanen. No już o nim powiedzieliśmy chyba wszystko, co można powiedzieć. Jak błędów nie popełni, to skacze daleko. I widzimy, złapał teraz noszenie Juho. Ładnie w powietrzu. Odległości wielkiej nie ma. 193. Drugie miejsce, 358,5. Abdul bin Salih Al Saud czeka na to, żeby dwa skoki, żeby tutaj ktoś zepsuł i wtedy w tej ogólnej klasyfikacji przeskoczyłby Bolesława Lisowskiego. No więc Białorusin musi tam pod wielką presją siedzieć teraz i czekać, bo jutro Kacperowski. Klasyfikacja generalna, ona generalnie jest na... wiecie co, ja wam nawet tą klasyfikację tutaj zaraz wrzucimy. Zaraz tą klasyfikację wrzucimy, żebyście mogli sobie przeanalizować. Na Wikimedia Mondu jest niezaktualizowana. Niestety nie było kiedy tego aktualizować. Taki szalony tydzień mieliśmy. Ale już wam wrzucimy link do klasyfikacji generalnej. Sekundeczkę, już tutaj znajdujemy. I będziemy mogli sobie to wspólnie poanalizować. Już znajdujemy. Można połączyć czat. No i proszę Państwa, kolej teraz na kolejnego zawodnika, Tuomas Jessonen. I z każdym skokiem będziemy się zbliżać do tych coraz lepszych oczywiście. Teraz Jessonen, 22 miejsce po serii pierwszej. Jessonen teraz w górze, no tutaj Salih Al Saud punktów nie zdobędzie po tym skoku więcej, bo wysoko leci Jessonen. Ale z dużymi problemami, ale niezwykle daleko skacze Jessonen, 220! Ua, no to jest świetny skok, nie spodziewałem się tak dalekiego skoku w wykonaniu Jessonena. W powietrzu tam dużo błędów popełnił. Ale skok świetny, 220, to już jest wynik robiący wrażenie. Oto i Jessonen. Miał sporo problemów w locie Jessonen, ale skok bardzo dobry. Rekord życiowy reprezentanta Finlandii. Dość pasywny ten lot, dużo przyruchów, ale odległość świetna, świetna. I na pewno pójdzie w górę reprezentant Finlandii. No to dobry znak przed drużynówką dla Finów, bo tutaj on skakał nierówno, ale jeżeli on tak będzie skakał, no to dzisiaj Finowie mogą w drużynie powalczyć, bo w drużynie też jest oczywiście ciekawa sprawa, ale o tym będziemy rozmawiać od godziny 15. Na razie skupmy się na Kobe Kobim. No dla Japończyków dobrze, ten sezon się kończy, bo męczą się niesamowicie. I teraz spóźnione wybicie, ale będzie walczył Kobe Kobi, co jak tylko może. No ale skok słaby, skok niestety słaby. To jest 195,5 metra. Wojtek Becker trzecie miejsce zajął podczas pierwszych zawodów. Podczas pierwszych zawodów w Finlandii. Tutaj wszystkie, kto gdzie zajął jakie miejsce, można sobie na naszej wiki zobaczyć. Tam jest link zresztą pod spodem
w tych kanałach, tutaj na profilu możecie sobie znaleźć tą wikię, tam jest wszystko czarno na białym rozpisane. No nie wszystko, bo niektóre są niezaktualizowane, akurat miejsca, w których konkursie jest aktualne. Frigorifico! Miejsce 20 po serii pierwszej. Też miał tam problemu trochę w locie. Teraz pewnie chciałby tutaj zapolować na metr 200. Ojojoj, problemy duże w locie ma Frigorifico. I znowu słabo. I znowu słabo, dużo słabiej jeszcze niż w serii pierwszej. 176 metrów. I on również na pewno nie będzie zadowolony po tym skoku. Dzisiaj jeszcze oczywiście drużynówce, Szwajcarzy będą walczyć o awans. Ostatnim się udało awansować, ale łatwo to dzisiaj na pewno nie będzie. Myślę, że dzisiaj zdecydowanym faworytem są Słoweńcy. Otóż Debilak ich pokazał troszeczkę czasami lepiej postawić na wstrzemięźliwość. No bo on tutaj chciał strasznie wyciągnąć z tego skoku dużo, a tak załatwi sobie tylko niższe miejsce. Jest on wciąż pierwszy, 388, 384,3 Jackslu, a teraz Owip Jasne, wysokie miejsce czeka. Ma jednak udowadnię, że w końcu czuje się znacznie dobrze. A wciąż gdzie drumiar Dekas do punktu? Zapominamy o tym. Zapominamy o tym przez cały czas. Teraz Owip Jasne walczy o to, żeby skoczyć jak najdalej i skoczy jak najdalej. No to jest już Owip Jasne, jak w poprzednim sezonie, świetny skok. Znakomita próba, Owip Jasne. 213,5 metra jest pierwsze miejsce, 392,9. Brawo! Brawo, Owip! No! Nareszcie! Nareszcie skoczył tak, jak czekaliśmy na to przez cały sezon! Zobaczmy. Mamy prowadzenie Czecha. I przypomniało mu się troszeczkę. Putinow obiecuje ci, że sobie w przerwie tutaj między tym konkursem a ty o 15 znajdę i na pewno cię poinformuję, gdzie on zdobył punkty. Ale to faktycznie tak gdzieś na początku sezonu. Tymczasem Owip Jasne, zobaczmy. No świetna próba Czecha. Ładnie wychylony na tych nartach. I tuż, tuż przed punktem wyznaczającym HS. 213,5. 392,9 noty po 18,5. Te noty chyba sprawiedliwe, bo stylowo to nie było tak rewelacyjnie. Ale Owip przypomniał sobie siebie z poprzedniego sezonu. Może latem tak będzie skakał, jak słusznie zauważył Artur. O ile będzie skakał, bo tam w Czechach też myślą nad tym, żeby dać jakiegoś innego zawodnika. Anders Hurtado Beisvak. Też Norwegowie się męczą w tej końcówce, dlatego myślę, że drużynowo dzisiaj może być różnie. Ale teraz trafił świetnie Beisvak, ależ wysoko leci! Ależ trafił, jak będzie daleko! Nieprawdopodobnie w okolicach rekordu świata 232,5! Ależ trafił Beisvak! Skąd on to odpalił? Coż za nieprawdopodobna próba! 232,5 metra, proszę Państwa, to jest... To jest, proszę Państwa, najdłuższy skok od bardzo dawna widziany tutaj. Niesamowity skok! Niesamowicie odpalił Beisvak! On aż sam jest zaskoczony, to jest oczywiście jego rekord życiowy. I nieprawdopodobnie daleko, nieprawdopodobnie daleko. No i tutaj slow motion królnicy to jest obowiązek. Ależ on tu wysoko leciał. A więc proszę Państwa, trzeba powiedzieć, że rekord świata w tej sytuacji jest zagrożony, no bo skoro Anders Hurtado Beisvak, który wydaje się być bez formy, skacze tak daleko, no to tutaj może być naprawdę różnie. 419,3 jego nota, 232,5, rewelacyjna próba. Można było tutaj atakować chyba rekord świata, wydaje mi się, no ale Bastian Planiczny może czuć się zagrożony. Teraz Woldemar Smelbardis. Wcześniej rekord świata należał do innego ze Słoweńców, do Jermo Radciana. Ale i Melbardis trafił dobrze.
ale niestety nie utrzymał tej wysokości. Tylko 157 metrów. To jest 12 lokata, 328,8. Bardzo zły skok Melbardisa. Ja nie wiem, czy przypadkiem Melbardis nie wyląduje tutaj nawet za... z reprezentantem Arabii Saudyjskiej. Za chwileczkę zobaczymy. Tymczasem widzimy, jak Melbardis w powietrzu się kompromitował. No, dawno tak samo nie skoczył. Przepraszam, oczywiście Jarmoradczyan. Ja mieszałem w tej sprawie. Tak, Jarmoradczyan ma rekord. Tak, zgadza się, Putinow, mój błąd. Melbardis jest za Abdulem Bin Salihem Al Saudem, proszę Państwa. Jest za reprezentantem Arabii Saudyjskiej, więc Abdul Bin Salih Al Saud w tym momencie doścignął w ogólnej klasyfikacji Bolesława Lisowskiego. A więc na ten moment, gdyby tak to się skończyło, to 5 krajów odpada z łącznej rywalizacji. I komplikuje się sytuacja referendalnego, bo referendalny ściska się między Bin Salih Al Sauda a referendalnego. A więc Abdul w tym momencie dalej, proszę Państwa, się tutaj w tej klasyfikacji, no spada Arabia Saudyjska, ale, no już razem z Białorusią. No więc tutaj Lisowski tak był spokojny, a tymczasem jutro trzeba skakać, bo Białoruś doścignięta. I wiele będzie problemów jutro, myślę, miał Lisowski. Tymczasem Becker. Rudolf Becker. Ależ wysoko leci Becker. To będzie świetny skok. To będzie wyborny skok. To jest niesamowity skok, ale z upadkiem. Niestety. 226 metrów. Aj, szkoda. Melbardis osłabiony upadkiem, a tymczasem mamy upadek u kolejnego zawodnika. No, nas cieszy, że to nie są już upadki niezwykle groźne. Ale jeszcze raz zobaczmy to. Becker, zobaczmy. W powietrzu to wyglądało wyborny. Też może troszeczkę zbyt pasywnie nawet leciał tutaj Rudolf Becker, bo tu można było się bardziej wyłożyć na ten narty, przesunąć jeszcze dalej. Za późno wylądował. Właściwie to on wylądował, tylko on nie wytrzymałem mu nogi. 5 upadków dzisiaj, ale to wszystkie upadki nie były takie groźne. No, groźniej to było w powietrzu, gdy wiało, tak? Ale na szczęście w drugiej serii już tak nie wieje. Nie ma tych problemów w locie. I teraz będziemy w połowie stawki. Bastian Szoriara. 15 miejsce po serii pierwszej. 15 lokata tego zawodnika. Szoriara w górę. Oj, nie będzie to dobry skok. Nie będzie to dobry skok. Chociaż teraz łapie te metry, jak to on ma w zwyczaju. No i coś tam wywalczył. 196. Dosyć podobnie jak w serii pierwszej, no 7,5 metra bliżej, ale wszystko to wyglądało w powietrzu niemal identycznie. I Bastian Szoriara ląduje za Jackiem Schlut, Łomasem Jesurelem, Beckerem, jasne i nieprawdopodobnie skaczącym daleko dzisiaj Andersem Hurtado Beisfagiem. 232,5 metra. Rewelacja. Jaka debilak teraz? Jaka debilak? No i teraz, proszę Państwa, on sobie zawalił sprawę w serii pierwszej tym upadkiem, a teraz będzie walczył, żeby skoczyć jak najdalej. Nie wygląda to tak dobrze jak u Norwega, ale to też będzie dobry skok. Ładnie leci jaka debilak. No i znowu upadł! Coś niesamowitego! Coś niesamowitego, co tutaj się dzieje. Więc jaka może mieć osłabione po prostu nogi po tych upadkach. No i cóż, czyżby na drużynówkę, no jaka debilak, widzimy, teraz ma problemy. No ale to by się porobiło, jakby jaka debilak nie mógł skakać w drużynówce. Znowu świetnie i daleko. I znowu z upadkiem. Ale zobaczymy, jak on tam wygląda, ten upadek. No ten sam. Nogi nie wytrzymują. Tam już jest płasko. Oj. No cóż, w kwalifikacjach 231,5 wylądowane telemarkiem, a w zawodach nieustany żaden skok. Iro tak miarą teraz w tym sezonie. No. 6 upadków. Tutaj w Polenicy zawsze będzie mądrzy z upadków dużo. W tym niestety jeden był śmiertelny. No i tutaj nawet się zastanawia nad tym, żeby zrezygnować ze skakania w Polenicy. Ale co by to było, jakby nie było Polenicy? Jerome Helveroux!
Oj, 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 co się tutaj dzieje, proszę państwa? Ależ miał problemy, że Rommel Veru w locie. 136,5 metra, a więc proszę państwa, to oznacza, że Abdul bin Salih Al Saud w tym momencie jest na bezpiecznym miejscu. Nie spada Arabia Saudyjska. Więc to Białoruś przed jutrzejszym konkursem musi atakować Arabię, a nie Arabia Białoruś. Halveru fatalnie zawalił sprawę. No jak nie on? On tu skaka przecież świetnie. A teraz tak popsuł skoka, więc Abdul bin Salih Al Saud, proszę państwa, oficjalnie wyprzedza Bolesława Lisowskiego w klasyfikacji generalnej. Coś niesamowitego. Abdul, znowu punkty na mamucie. Mamut robił całą robotę, ależ ten Helveru tutaj zawalił. No, proszę państwa, nie chcę być tutaj jakimś złym prorokiem, ale no, Francja to już nie ma kraj muzułmański, a więc może Jerome Helveru dogadał się ze swoim rodakiem, Abdulem bin Salihem Al Saudem. Suidim sa minore. No, tu się porobiło, ciekawie. Przed rokiem emocjonowaliśmy się rywalizacją o zwycięstwo między Kasaim a Kalis Senem, a teraz rywalizujemy się tym, kto się utrzyma. A teraz Saminore leci po swoje pierwsze miejsce w tym momencie i będzie pierwszy. No, już się bałem, że i on nie ustanie tego skoku, ale on skacze 226,5 metra i ląduje wprawdzie na dwie nogi, ale przynajmniej ląduje, to jest najważniejsze dla niego w tym momencie. I mam, proszę państwa, Suidima Saminoreja ze świetnym wynikiem, 226,5 metra. Lot Litwina. Loty niskie, ale to było lądowanie na dwie nogi, więc nie ma co się dziwić temu. Ale proszę państwa, te noty sprawiły, że jednak proszę państwa, Anders Hurtado Beiswak dalej pozostaje na pierwszym miejscu. Saminore go nie wyprzedził. 1 i 4. 1 i 4 Beiswak przed Saminorejem. A więc mocno w górę pójdzie ten reprezentant Norwegii. Fenix Tarotse. 11 lokata po serii pierwszej. I stać go pewnie na to tutaj, żeby obejść prowadzenie, ale wydaje mi się, że nie skoczy. Ambitnie trafił, ambitnie walczy, ale popsuty skok. O Jezu! No i tego właśnie się obawialiśmy, że ktoś w końcu upadnie nie w polądowaniu, a w locie. I to wyglądało koszmarnie. I to wyglądało, proszę państwa, koszmarnie. To wyglądało fatalnie. Ajajajajaj. Zaraz to zobaczymy dokładniejszego ujęcia, bo z tamtego to było średnio wyglądać. Patrzmy, no. Mam nadzieję, że to nie było tak strasznie, jak wyglądało w locie. Tarotsen. Oj, 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 okropny upadek. Okropny upadek. No to jest właśnie to, czego nie chcielibyśmy oglądać, ale z tego ujęcia zobaczymy to jeszcze raz tutaj. Czy było coś nie tak z nartą, czy on dostał podmuch ten Fenix Tarotsen? No ucichło pod welikanką. Ajejej! No. Fatalnie, fatalnie. Opatrywany teraz Tarotsen, jest przytomny, to jest najważniejsze. Ale fatalna sprawa. Ale szrunął. A więc Abdul bin Salih Al Saud ucieka, no ale myślę, że takim kosztem bin Salih Al Saud nie chciałby uciec tutaj rywalom.
No i cóż, opatrywany jest teraz Fenix Star od Sen. No i cóż, co z nim będzie, co z drużynówką? Oj, 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 a Duńczycy przecież tutaj są takie sady, że nie może nikt inny skakać w to miejsce. Czyżby Duńczycy skakali we trójkę? Ale się porobiło, proszę państwa. On nie będzie w stanie skakać w drużynówce, on nie ma siły. Zobaczmy to raz jeszcze. Czy po takim upadku można skakać w drużynówce? Czyli cóż, Duńczycy będą skakać we trójkę. Więc to ich może wyeliminować. Już tutaj Tarot Sen pokazuje palec w górze, że jest wszystko w porządku. No może nie będzie tak tragicznie. Ale tutaj twarzą to uderzą nieprawdopodobnie. No i nie wiem, proszę państwa, no tutaj widzimy, pokazują, że to Bogan nie jest potrzebny, tak tutaj z opatrunkiem na twarzy Fenix Star od Sen skocznie opuszcza. I słyszymy brawa dla niego. No ale czy będzie w stanie skakać w drużynie, to ciężko im powiedzieć. Niemniej jednak Fenix Star od Sen na miejscu 17 i on też rozdziela referendalnego i Bin Saliha Al Sauda. Ale referendalnego jeszcze jutro nie skreślał, on jeszcze wszystko tutaj może nadrobić. Teraz Stanisław Ostapczuk, 10 rozpoczynamy, ale troszeczkę nam napsuł tutaj emocji ten Fenix Star od Sen. Zobaczymy, będziemy informować państwa, co z Star od Senem, tymczasem Ostapczuk. Wysoki lot. No i cóż, proszę państwa, będzie rewelacyjny skok. Kazacha, świetnie! 214,5 na dwie nogi, ale... Ale proszę państwa, ustanę, to najważniejsze, jest w tym momencie trzeci Stanisław Ostapczuk, więc pokazuje, że jest forma na koniec sezonu. Wesoły Stasiek spisał się świetnie. Jutro jeszcze będzie miał okazję zaprezentować się jeszcze lepiej drużynówce. A nie, drużynówka jeszcze przecież jest. No ale tam koledzy z kadry to mu niewiele pomogą. Jak tak, to tak. Petr Nytlaw. Nie sądzę, żeby skakali tutaj jakoś wybornie. 206,5 metra. W pierwszej serii 214,5 w drugiej. I Wesoły Stasiek w tym momencie jest na miejscu trzecim. Sami Norej, Basefak są przed nim. Basefak wciąż prowadzi. Awans nieprawdopodobny będzie tego zawodnika. A teraz Wimowi Kolekan Stałen. No, Estończyk też umie latać. I proszę po raz kolejny zwrócić uwagę, jak on agresywnie leci, jak on łapie te metry. I widzimy, bardzo wychylony, ale świetnie leci. Wimowi Kolekan Stałen, brawo! Rewelacyjny skok, 218,5 metra. Po 18 noty, po 17,5 od Szweda. Stasiu Wesoły, nawet po upadku Tarot Sena. No... Stasiek, jak wesoły, to wesoły. Wimowi Kolekan Stałen. Tymczasem już wiem, mamy informację, że na szybko będzie miał. Ma po strasznie pocharataną twarz. Fenix Star od Sen będzie na szybko szyty tutaj. No ale czy jest też problem z ręką? To takie pierwsze badania. Na pewno uraz twarzy, na pewno jest coś z ręką, z barkiem konkretnie. No zobaczymy, szkoda tego Tarot Sena. Tutaj proszę państwa, ta Amerykanka no już wyeliminowała wielu zawodników. No. Sienkiewicz i Mówryja nie skaczą ogólnie w tym sezonie. Zagrawski no, nie będzie skakał już nigdy. Przynajmniej Miro. A teraz Juko Sandokansa. No, my słyszymy tutaj dosyć wesoło. No i proszę, jak świetny leci Juko Sandokansa. Ląduj to, chłopie! Świetny skok! Fin 223,5 metra, więc proszę państwa, Finowie dzisiaj szykują na drużynówkę rewelacyjną formę. I Tuomas Jesonen skacze nieźle. I Juko Sandokansa skacze świetnie. No więc proszę państwa, Finlandia tutaj może być bardzo mocna w drużynówce. Duńczycy mogą być wyeliminowani z tej rywalizacji drużynowej. Słoweńcy też nie wygląda tu różowo.
zostanie u debilaka, no ale spokojnie. I oto jeszcze raz Yuko Sandokansa. No pięknie. Już nie ryzykował, na dwie nogi ląduje. No i dobrze, lądujcie panowie na dwie nogi, żeby wszystko było w porządku. Słabe noty, ale tutaj no lepiej mieć słabe noty niż upaść, to nie ma ulega żadnej wątpliwości. Sandokansa wreszcie zmienia na prowadzeniu basefaga. 223,5 metra, no to jest różnica 9 metrów, ale to w pierwszej serii była za to ogromna różnica na korzyść Yuko Sandokansa. Proszę Państwa, Riku Pika Antalainen, kolejny z Finów. Finlandia wyrasta do miana tutaj głównego, jednak faworyta zwycięstwa. No będzie nieprawdopodobnie ciekawa ta drużynówka. Antalainen. Tylko z jego formą jest słabo. No tak nie skacze Riku Pika Antalainen normalnie. To jest bardzo słaby skok, Riku. Ojojoj, aż mi się wierzyć nie chce. 205 metrów Riku Pika Antalainen. Kręci głową, mam nadzieję, że nie skręci sobie karku, jak mawiał klasyk. Spóźnił niesamowicie. No to już było wóz albo przewóz, albo spóźni, albo trafi idealnie, jak tak, jak trafił basefag. On spóźnił. I tak wyciągnął sporak na taki zepsuty skok. No nie ma formy, nie ma formy Riku, ale na drużynówkę myślę, że się zmobilizuje. Taki lotnik i dopiero piąty, aż się wierzyć nie chce. Sandokansa pierwszy, Antalainen piąty, kto by tutaj przypuszczał, że on będzie tutaj wyżej niż Riku Pika Antalainen. No, ciekawa sprawa, jak to będzie w drużynie wyglądać. Mario Merkel. Jest Mario, no i trzymajmy kciuki, żeby tutaj wszystko było jak należy. Niesamowity daleki skok w pierwszej serii. Teraz też będzie daleko. Też wysoko leci Merkel. Nie ma siły. No, no musi to ustać. Ustaje spokojnie. Na dwie nogi, ale ustane. 223 metry. I Merkel notuje najlepszy wynik w tym sezonie. No brawo, brawo. Brawo, Mario. No, i Austriacy też mogą być się nieźle w drużynie. No chyba, że Vogt będzie skakał tak jak skacze. I oto jeszcze raz jego skok. Bardzo wysoko leciał Mario Merkel. Czy będzie jeszcze atak na rekord świata? Zobaczymy. Ale Merkel na pewno może być z siebie zadowolony. Nowy rekord życiowy, 223 metry. Co najmniej szóste miejsce tego zawodnika. Brawo, świetny występ. 432,1. Noty słabe, a tutaj noty już nie mają takiego wielkiego znaczenia. 217,5 i 223 to jego wyniki. No a teraz Mikołaj Jarosław. No, panie Mikołaju, trzeba walczyć, trzeba skoczyć tutaj co najmniej 220 metrów, choć myślę, że może nawet mniej. 218, 17 i będzie pierwsze miejsce. Dobrze, dobrze, będzie daleko, będzie świetny skok Mikołaja Jarosława, będziemy mieli miejsce pierwsze, oby tylko to ustał i ustaje, wiesz, telemarkiem, brawo Mikołaj, 223,5 metra, loty po 19 i brawo, 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 świetny skok, Mikołaj Jarosław oddaje znowu i co najmniej w piątce, reprezentant Polski, świetnie. I znowu slow motion talnica otrzymuje Mikołaj Jarosław. Mikołaj w końcówce sezonu skacze naprawdę fantastycznie. No zobaczymy, jak to będzie dzisiaj. Jak to będzie dzisiaj, proszę Państwa. W zawodach drużynowych, przypomnijmy, w naszym składzie Wojtek Becker, potem Sławek Kras-Eskowski, potem Mikołaj Jarosław i Janusz Wietrzybalko. No, gdyby tutaj dać jeszcze Adama Bykmaszera zamiast tego Wojtka Beckera, no może Wojtek się zmobilizuje, chociaż Wojtek już tam zepsuł tyle drużynówek. Adolf Stalinsberg teraz. No, czy będzie atak na Mikołaja?
Szkoda, że 20 żadnej nie dostał Mikołaj Jarosław, bo świetny był skok. Dobrze trafił Stanisław, to też będzie daleki skok. Bardzo daleki skok, no świetnie, świetnie. I ustany też telemarkiem. A więc co Stalinsberg, to Stalinsberg. 227 i 226. A więc to jest moim zdaniem, proszę Państwa, atak na podium. To jest atak na podium, ewidentnie. I on też oczywiście slow motion otrzymuje. Piękny tutaj płynął Stalinsberg. No on kocha tę wielkankę, on tu już wielokrotnie skakał w wybornym stylu. Na wielkance zawsze mocny zawodnik. Telemark, no nie był to telemark idealny. Ale 19,5. Stalinsberg, proszę Państwa, otrzymuje, a więc no on jest teraz czeka na to, że któryś z tych trzech zawodników przed nim się potknie i będzie na podium Stalinsberg. No Mikołaj 440, ale pierwszy skok niestety tutaj krótszy, 221,5. No i Stalinsberg wyraźnie jednak wyprzedza, no nie oszukujmy się, Stalinsberg no, na ten moment chyba jest lepszym lotnikiem niż Mikołaj, ale teraz zwycięzca Pucharu Mediamont, który walczy o kolejne podium, Joe Matt. Czy da radę za Stalinsbergiem? No nie wygląda to tak idealnie jak u Stalinsberga. Gdzie doleci Joe Matt? Czy będzie zmiana lidera? Nie! Jednak ze Stalinsbergiem przegrywa. 459 to jest oczywiście też świetny skok, ale też niższe noty. 18,5. A więc Joe Matt na ten moment jest poza podium. Ale spokojnie się dwóch zawodników będzie skakać. Janusz Wietrzy-Balkon i Hinkenbry. Dobry skok Matta oczywiście, bardzo dobry. No ale wiemy, że Stalinsberg jednak tutaj na tej wielikance, no to jest as, to jest as. Wygrywał już i zimą, i latem. Walczy o kolejne podium teraz. Adolf Stalinsberg. A Joe Matt ładnie wpłynął, jak było w zlądowaniem. No nie gorsze moim zdaniem niż u Stalinsberga. Ale oni są odważni lądować tam telemarki na tych odległościach. No zwłaszcza wrażenie na mnie zrobił Debila, który w kwalifikacjach 231,5 ustał telemarkiem. No i może to miało swoje tutaj też jakieś na to przełożenie, bo proszę Państwa, no tam lądować telemarki to trzeba mieć naprawdę nogi stalowe i te nogi potem jednak ból jest odczuwany i z tego też powodu może one są teraz słabsze, może Debilek powinien lądować na dwie nogi, ale i tak szacunek dla niego, bo proszę Państwa, mimo tego, że dwa upadki, no to on najgorzej będzie 13, bo on doliczy tylko 40 punktów, no to byłoby znacznie, znacznie wyżej. I Janusz Wietrzy-Balkon, drugi po serii pierwszej. Janusz tutaj w planicy na podium jeszcze nie stawał. I jest na to wielka szansa. Panie Januszu, po podium, po przypieczętowanie drugiego miejsca w tegorocznym Mediamondzie. Dobrze. Wysoko leci Polak, ale... Oj, niestety, nie będzie podium dla Polaka. Nie będzie podium dla Polaka, 217 metrów. Trzeci w tym momencie jest Janusz. 18,5 będzie podium dla Joe Matta. No a wyrok na Januszu wyda Hinkenbry. Janusz dobry skok oddaje, ale jednak troszeczkę za mało. A więc i tak będzie najwyższa pozycja Janusza na wielkance. Słabi tym razem Janusz skoczył. No nie oszukujmy się, proszę Państwa. Janusz wielkim lotnikiem nie jest, ale w Oberstdorfie dwa konkursy już wygrał. Jeden jednoseryjny, drugi to był wczorajszy. 217, 10 metrów bliżej, no to jest dużo. To nie oszukujmy się, jest dużo. 445,8. To jest w tym momencie trzeci wynik. O 5,8 jest on tutaj przed Mikołajem Jarosławem. Czyli teraz, proszę Państwa, będzie wszystko jasne, czy będzie pierwsze zwycięstwo w karierze dla reprezentanta Korei Południowej. A to by była sytuacja, jakby ten Hinkenbry wygrał. On tutaj po to przyjechał. On jest mocny na mamutach. I on jest niesamowicie mocny na mamutach. Ale czy to będzie ten dzień, kiedy Koreańczyk wygra? Jeszcze nie ma zielonego światła. Jeszcze nie pojawił się na belce. No trzymają nas w napięciu tutaj organizatorzy. Jest!
Jest, proszę Państwa, Hinkenvry! Drugi co najmniej Stalingberg, Hinkenvry! Teraz zobaczymy, czy będzie podium, czy będzie zwycięstwo! Korea Południowa! Dobrze trafił, gdzie doleci Hinkenvry? Leci wysoko, czy będzie zwycięstwo? Chyba będzie! Chyba będzie! Jest, proszę Państwa! Hinkenvry wygrywa 229 i 229,5, 17,5 noty! Ale świetny skok! Teraz, proszę Państwa, to jest ten dzień! To jest dzień triumfu Koreańczyka! Ależ piękna sytuacja! Nie ryzykował, nie lądował telemarkiem, wylądował na dwie nogi, tam minimalnie pokonał Stalingberga, ale to jednak jest zwycięstwo! Korea Południowa, pierwsze w historii zwycięstwo w Pucharze Mediamond. Hinkenvry tutaj mógł skoczyć moim zdaniem dalej. Mógł skoczyć dalej, ale już nie ryzykował. Tam już było bardzo daleko. Ale lotnik jest nieprawdopodobny. Jak było z lądowaniem? Znaczy, czy on mógł skoczyć jeszcze dalej? Mógł! 230 mogłoby tutaj być śmiało. Dobrze, że nie ryzykował telemarku. Nie zrobił tego samego, co na skoczni Pat Mittendorf zrobił Jerome Kelveru. I o ile wygrywa? Proszę Państwa, niewiele, niewiele. 2,6, ale to jednak wystarczająco. Korea Południowa ma pierwsze zwycięstwo. Hinkenvry! 229 i 229,5. Świetne skoki. Najdłuższy skok Anders Uta do Baseback. 232,5. Wielkie brawa. Wielkie brawa. Dzisiaj w takim razie trzeba było zdobyć noty powyżej 450, żeby na podium stanąć. No i Hinkenvry tak czekał tyle lat na to. Od pierwszego Mediamondu. Szósty rok Hinkenvry czekał i wreszcie wygrał. Hinkenvry pierwszy, Adolf Stalingberg drugi, Joe Matt trzeci, Janusz tuż, tuż na podium, ale jednak trochę zabrakło. 5,1 do podium zabrakło Januszowi, czyli no co najmniej 4, ponad 4,5 metra. Czyli to jest jednak no dużo. Hinkenvry pierwsze zwycięstwo, Stalingberg po raz kolejny staje tutaj na podium, Joe Matt. No to już jest klasa naprawdę sama w sobie, ile nogi tutaj na podium stało, zaraz zobaczymy. No ale też co ważne, no, triumf Hinkenvry, ale także ważny dzień dla Arabii Saudyjskiej. Hinkenvry ma 25 lat. Abdul bin Salih Al Saud jest na miejscu 26, więc zaraz Państwo zobaczą, co to znaczy. Pozostali Polec, 23, Adam Bykmaszer. Znowu świetny Mikołaj Jarosław, 5, co daje nam dobry prognostyk na drużynówkę, tylko że jeszcze jest Wojtek Becker, a Wojtek zawsze nam dobre prognostyki zniszczy. I teraz zobaczmy, jak to wygląda w ogólnej klasyfikacji. Janusz Wietrzy-Balkon, proszę Państwa, no oficjalnie jeszcze nie jest drugim zawodnikiem, ale 90 punktów musiałby tutaj odrobić Antalanie, więc musiałby wygrać, a Janusz musiałby zdobyć tutaj maksymalnie 9 punktów, to jest raczej niemożliwe. Joe Matt 1675 punktów i to jest, proszę Państwa, już jego 14 podium w tym, nie, przepraszam, nie 14, tak, 14 razy na podium Joe Matt, Janusz Wietrzy-Balkon dla porównania 10, Antalainen 8, a 9 Stalingberg, a więc Stalingberg no na koniec sezonu się obudził, mamuty tutaj mu pomogły i czwarty już jest w ogólnej klasyfikacji, wyprzedził Butansu, wyprzedził Kormorana, Bejsak 7, Sandinori 8, Debilak 9, Wok 10, tak chciał będzie wyglądać ta dziesiątka, bo Cardinal tracił tutaj już 48 punktów. I na dole, proszę Państwa, co najważniejsze, zobaczmy, Bolesław Lisowski spada na miejsce, które tutaj sprawia, że jest zagrożona Białoruś. Białorusini muszą jutro zdobyć 3 punkty. 3 punkty, a Kim Hono i Abdul bin Salih Al Saud żadnego. No to, proszę Państwa, Będzie ciężka sprawa raczej tutaj, jeżeli chodzi o ten awans, o to utrzymanie Białorusi. No i cóż, wydawało się, że pewnie do utrzymania, a jednak nie. A tymczasem Hinkenvry na 28 miejsce podskoczył. Już 290 punktów. Ładnie się spisał.
Koreańczyk. Czy jeszcze kogoś może wyprzedzić? 100 punktów jeszcze może zdobyć, to nie jest niewykluczone, nie jest wykluczone i maksymalnie można 22, no ale tutaj no to jest raczej niemożliwe, żeby aż tak wysoko tylu zawodników spadło. A więc cóż, proszę Państwa, za nami ta rywalizacja, aha, ale prosił tutaj nas usilnie Putino, żeby sprawdzić, gdzie punkty zdobył Krumiar Zdeka. Już, proszę Państwa, sprawdzamy. Tutaj zatrzymujemy nagranie, które pójdzie na YouTube. Dziękujemy serdecznie i zapraszamy o godzinie 15 na rywalizację drużynową. I tu już kończymy, jeżeli chodzi o nagranie.